Witam was, moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest ciemność. Tylko że mieliśmy chyba jechać na cmentarz na pogrzeb, jeśli mnie pamięć nie myli, więc co ja robię znowu w Wariatkowie? A tak, ja jestem Zygfrydku, nie wiem czy się przedstawiłem. Johnny! None of this is real. A, czyli krótko mówiąc miałem zwidy. I parasolkę i ciśniemy. Jestem leworęczny? Jackie, let's you and me head up. The church put on a beautiful service. Pominiemy może sobie ten spacerek cały. Światło. I'm sorry for your loss, Jackie. Nie mogę biegać. Dorym parasolka zbytnio mnie hamuje. Blokuje mu aerodynamiczność. But she's home now, right? Buried here with the rest of your family. It's a shame Jenny wasn't buried here too, you know. She was family to you. No właśnie, czemu jej tu nie ma? I'm sorry she's gone. She's always with me. Razem z ciemnością. That burden is what made you strong. What'll get you through this? I want you to know I think you. Boom. Co do cholery? Ciocia? Czemu wysadzili mi ciocię? That's one tough old lady, Jackie. O, ty buraku. How many times do I have to shoot her before she surrenders? Nakazuję ci zdychać. No i uciekł, tchórz. O, krzyżyk. Ej, spadaj. Ej, światło. Cholera. Już nie ma. Serduszko. Się, że do mnie strzelają, a ta ciemność znowu się odzywa. Ej, mam mało HP. No, nie zwróciłem uwagi. Przepraszam. You must have your revenge! Znaczy, będę miał moją zemstę. Tutaj był ten relikt? Trzeba go wziąć, bo to więcej reliktów, więcej ciemności. Znaczy więcej esencji. Ała, cholerna latarka. Nie ma. Ej, ale mi dużo HP zabrała. No jak to się stało? Tam ktoś ma. You must have your revenge! Oj, chyba nie mam dnia dzisiaj, co? A co tu robisz? Ups! Nie chciałem nim rzucać, chciałem go zjeść. Wiem, że ktoś tu jeszcze jest, wyłaś. Pięknie się rozpadł. Takie sceny cieszą me serce. Radują me serce, tak się mówi chyba, nie?
A, to jest pan starczą, no to... Zabili mi Darklinga. Tam w las światło, głupek. Nie mam tu jakiejś innej broni? O, tu coś jest? Shotgun. O, może być. To mi się nie podoba, że tu nie ma żadnego odrzutu. A powinien być dość spory. Ej. No. No i coś czuję, że w tym odcinku gram jak lama i będzie mi to wypomniane. Kamilka powiedziała, że mam nie mówić jak rozrywam przeciwników na kawałki, mam nie mówić, że jest słodkie, bo w niej się wtedy... tworzą obawy, kiedy ja jej mówię, że coś robi słodkiego. I potem myśli, że to jest równie obleśne jak te gry. Więc... już nie będzie z mojej strony komentarzy, że rozrywanie przeciwników na kawałki jest słodkie. Wyłań za kolegi. No wyłaź. No to do cholery. No... You must have your revenge! To chyba dlatego, że niedawno nie grałem. Nie, spadaj. O! Ej, rzuciłem w niego, dlaczego on przeżył? Dawaj serce! Karabinek? O, karabinek zamiast pistoletu. Ja tu kogoś słyszałem. Nie musiałem się wydawać. O, masz szlana, dawaj szlana, dawaj go! O. Dobra, ale teraz tą tarczę rozwalimy. Wow. Wspaniale. Ty chuj, wracaj. Za zabicie mojej cioci dostaniesz łomot. I w ogóle też chcę umieć tak skakać w ciemności jak on. Czemu ja tak nie mogę? Co my tu mamy? Po zjedzeniu pojawiają się ostrza. To znaczy po zjedzeniu serca. Aha, ale to muszę najpierw. O dobra, no to zjedzenie serca więcej HP wraca. Też może być. Aha. Przezabawny, doprawdy. Poniewiera się jego zwłoki, łehehe. Headshotik.
Tak ma być. Teraz do niczynią. O, ten troszkę nam zabiera. Oj! Nie spadaj! Miodzio. O nie, światło. A, nie ma. Dobra, ale tak czuję, że światło byś... Znaczy, tą tarczą się to przydało. Oj, nie ten guzik. A, trudno się mówię. Dawaj amunicję, bo nie mam. No. Rozczłonkowany. Tu widzę pudełeczko jeszcze. Dobra. A stąd przyszedłem. Nie, światło, nie. Tarcza. Pięknie. Dobra, serduszko. Czy tam jest jakaś lampka, którą muszę rozwalić? Dobra. Czy generator, który muszę znaleźć i rozwalić? Alien. Nie, mi się to będzie cały czas kojarzy z alienem i kropka. O, tu coś widziałem. O. Zbliżaj się do mnie. Młotkowy, to jest żart, taki, który zrozumiałem Milka. Wy zapewne nie. Tylko by na pewno takich młotkowych nie chciała. Woli tych, z którymi mamy do czynienia, ale ogólnie. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że z Emilką gramy sobie czasami kooperację w Halo. I serduszko. Amunicja, no wszystko wspaniale. I go. On mi zabrał broń. Złodziej. Amunicja. No, ho, czas. Dobra, wiecie co, moment. Ja tu zrobię małe cięcie może. Tak wiecie, dla zdrowia. Bez tych cięć czasu. O, relikt. O, amunicja. Bez tych cięć może się coś czasami popsuć, a ja nie lubię nagrywać kilka razy tego samego fragmentu. Ha, schowałem się, nie ukradniesz im broni. Już myślałem, że mi zabrał karabin. Dobra, małe... Pauza i cięcie, zaraz wracam. I jesteśmy z powrotem. I możemy dalej się lubować. A... O, już myślałem, że tego światła nie rozwala, ale to byłby zes i wstyd. Ups. Serduszko. O nie. Hehehe. Myślałem, że mi zabierze broń. Ej, kto do mnie strzela? No. Dobra, tego pana już nie ma. Idziemy dalej. O fuck. Podejdź mi z tym biczem. Ej, ale lipa. Jeden ma bicz, drugi ma latarkę. Trzeba tego tu latarką rozwalić. Cholera, nie umiem trafić.
O, tego zjemy. Przyda mi się troszkę HP. Tu amunicja. Ała. No uciek, co za tchórz, wracaj tu. Ej, mój shotgun. Gdzieś tu musi leżeć, bo widzę, że go nie mam. O. No właśnie, może się przydać. Nic, tu jakiś aniołek. O. Ile mam tu? Jest 1200. Jakieś czarne dziury. Czyli w ciemności mam zwiększony pancerz taki jakby, tak? No zobaczę, co tu mam dalej. Na czwórce demoniczna egzekucja, na trójce... O, egzekucja, żeby przyspieszyć ten... Ładowanie się tych... Oj! Przez przypadek kliknąłem. Ładowanie się czarów, to się na pewno przyda. Aha, ale fajnie, też tak chcę umieć. Wracaj tu, tylko się gdzie jest. Cholera. Nie, to ten świniak z biczem. Cholera, gdzie moje bronie? No dobra, mam jeszcze karabin. O, shotgun jest fajny. Nie. To będzie nie umiem strzelać z odległości z karabinu? Patrz i płacz. Wow! Bolało. Na amunicję, proszę. Cholera, gdzie on jest? A, unik, haha. Prawie. Nie chcę ginąć, nie chcę. O, unik. Ha. To wiem, bo... Mogę go przesłuchać. Mam nadzieję, że teraz gramionkę nie zabiją. Hiding from weakness like you? Łup. On ma chyba dobrą zabawę z tego. Hellgate. Hellgate, don't you, Jackie? So many fond memories there, huh? Come pay us a visit.
We're waiting for you. Hellgate, huh? Thanks for the help. Asshole. Ciach. No, to było ciekawe. First time you kill a man, you come to a crossroads. You learn something about yourself. You don't learn what you're capable of or how bad a person you are or any of that bullshit. You learn you can sleep at night after, or you learn you can't. You're either haunted, or you're not. I was 16 years old the first time I killed a man. And I slept like a baby every night since. Aha. No i tymi ciekawymi wyznaniami zakończymy odcinek. Everything okay, boss? Patrząc w lustro. I w ogóle, trzymajcie się, do następnego, hej!